Liceum Ogólnokształcące imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu rozpoczęło studniówkowy maraton w naszym regionie. Jak na galę rozdania Oscarów przystało, uroczyste rozpoczęcie prowadzone było w dwóch językach. Okay, well, it's time to begin. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the annual Oscar Night Gala. Dobry wieczór Państwu. Witamy na balu studniówkowym Anno Domini 2015. Nie mogło również zabraknąć gości wielkiego formatu. Przepraszam, good evening. Czy pan Bruce Willis? Yes, of course. Od razu pana poznałem, tak się rozglądałem po sali, mówię, patrzę, Bruce Willis, no naprawdę. Widziałem pana we wszystkich filmach. Pan to tam jest twardziel. W trakcie przemówień głos zabrali prezydent Sieradza Paweł Osiewała i wicestarosta powiatu sieradzkiego Mariusz Bądzior. Żadna studniówka nie obędzie się bez tradycyjnego poloneza. To najważniejszy bal młodzieży ze szkół średnich, który poprzedza egzamin dojrzałości. Dla dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu Grzegorza Pietruchy to nie pierwsza taka uroczystość, ale jak podkreśla, każda studniówka jest wyjątkowa. Dla mnie jest to 8. studniówka i przyznam się szczerze, że za każdym razem, kiedy słyszę dźwięk polonezy i widzę tą wspaniałą młodzież, to się mocno wzrusza, nie ukrywam. Jest to duże przeżycie. Jest to duże przeżycie, ale wspaniała sprawa. Znaczy, każdy rocznik jest dla mnie wyjątkowy, tak? Także tutaj może Państwa zaskoczę, ale oni są kapitalni, cudowni, świetni, piękni, młodzi, wspaniali. Chcą się uczyć, to jest bardzo istotne. Chociaż na studniówce mówić o uczeniu się, o stopniach, to może nie ten czas. Ja czasami mówię tak, że jaka studniówka, taka matura. Już w tej chwili widzę, że młodzież się doskonale bawi i myślę, że tak dalej będzie do samego rana. Tegoroczni maturzyści mają świadomość zbliżającego się egzaminu, choć zdecydowana większość w tym wyjątkowym dla nich dniu tej myśli nie dopuszcza do świadomości. No cóż, traktuję chyba ten dzień jako taki rzeczywiście dzień zapomnienia, aczkolwiek mam gdzieś w głowie te wszystkie terminy, 100 dni i tak dalej. Mam pewien plan nauki, no i myślę, że wszystko się powiedzie tak, jak bym chciała. Ja planu nie mam, aczkolwiek mam nadzieję, że mi jakoś pójdzie, no ale też dzisiaj staram się o tym nie myśleć. Dzisiaj jest taki dzień zapomnienia, chwila zabawy, taka rozrywka. Tak, 100 dni, co to takiego? Maj niedługo, ale znając życie, w maju jak będzie matura, to i tak nikt nie zwróci na to uwagi. Będzie tylko chwila nerwów. Nie, na razie nie wyślemy. Płeć piękna chce w tym dniu wyglądać wyjątkowo, dlatego przygotowania to długotrwały proces. Panowie w większości nie mają takich problemów. No, godzinę, pół godziny ostatecznie. Tak, to samo. No cóż, można powiedzieć, że mentalne przygotowania były dosyć długie, jednak chyba mam wrażenie, że wszystko się skupiło na tym jednym tygodniu. A w zasadzie jednym dniu. Ja generalnie starałam się nie robić nic spontanicznie, więc zaczęłam przygotowania już dużo wcześniej, na początku grudnia. Nawet mało czasu, no bo najpierw fryzjer, później kosmetyczka, a potem tylko ubrać się i tyle. Czyli tak w minutach czy w godzinach raczej? Raczej w godzinach zdecydowanie, ale dokładnie nie jestem w stanie określić. Jejku, przygotowania to już trwało od września praktycznie. Szukanie sukienki to bieganie praktycznie po całej Polsce. Ja miałem problem, ponieważ zrobienie dobrego manikir to jest naprawdę potrzeba około 3 godzin. Do tego fryzjerka, osobisty stylista, wizażysta, naprawdę to jest
duże wyzwanie. Pomoc w maturze mają zapewnić studniówkowe przesądy. I choć nie wszystkie maturzystki przestrzegają zasady zapuszczania włosów do matury, to już w czerwone podwiązki zdecydowana większość się zaopatrzyła. Pewnie, że tak. Jak przesąd, to przesąd. Oczywiście, na lewej nóżce. Tak, jest podwiązka. A co z takim przesądem jak nieobcinanie włosów do matury? Przestrzegacie? Nie, nie do końca. Ja przestrzegam od początku klasy maturalnej. Nie, nie przestrzegam. Po oficjalnych uroczystościach i sesjach zdjęciowych rozpoczęła się zabawa do białego rana, w której uczestniczyło ponad 300 osób. To jest pierwsza studniówka gdzie indziej. Zawsze mieliśmy w sali C starostwa. W sumie byliśmy oboje w zeszłym roku na dwóch studniówkach, w Żeromskim i w Jagiellończyku. I tak się przyzwyczailiśmy. Ale tutaj okazuje się być dosyć ciekawie i może w przyszłym roku też tutaj będzie. Dokładnie, bardzo ładna dekoracja, w ogóle pomysł tutaj z galą oscarową, bardzo ciekawy. Piękny czerwony dywan tutaj, po którym wszyscy wchodzili, także no, na pewno bardzo wyjątkowo i bardzo ciekawie zostało to zrobione. Bardzo fajnie, tylko ciasno trochę. Mało miejsca do tańczenia, ale ogólnie jest dobrze. Już w najbliższą sobotę na swojej studniówce bawić będą się maturzyści z drugiego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu. 24 stycznia maturzyści z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2, a 31 stycznia maturzyści z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1.